Wpadłem do Puerto de Mogán, miasteczka przepięknie udekorowanego kwiatami i to miasto jest okrzyknięte przez Kanaryjczyków jako mała Wenecja. Dużo wąskich uliczek, też płynie kanałek przez to miasteczko. No i jest tutaj naprawdę bardzo uroczo, bardzo kwieciście i oni tak z pietyzmem dekorują te uliczki kwiatami. No widać, że z głębi serducha tutaj dbają o te miejsce, w którym mieszkają. No i przechadzą się przez marinę portową. Tak to wygląda. No i jestem nad kanałkiem w Puerto de Mogán. Tak wygląda ta mała kanaryjska Wenecja. Zbliżam się do kolejnego kanałku. Jak przystało na małą Wenecję, są małe kanałki. Las Palmas jest miastem dużym, kosmopolitycznym, o tyle Puerto de Mogán jest miastem bardziej kameralnym. No i jak dla mnie bardziej punktuje Puerto de Mogán, urzekło mnie to miasteczko. Rolnictwem. Przybyliśmy do punktu widokowego zwanego Mirador El Balcón. Tam bardzo wieje, więc w związku z tym nie będę tam przemawiał. Przybyliśmy do malowniczego wąwozu Bagaete. Tutaj znajduje się plantacja kawy oraz plantacja winorośli. Tak wygląda krzew, na którym rośnie kawa. Spójrzcie, te zielone ziarenka. Tutejsza kawa. Jestem w ogrodach na plantacji i tutaj oprócz winorośli i kawy uprawia się również papaje, mango oraz pomarańcze. Tutaj na plantacji znajduje się jakiś stary, zdezolowany ciągnik. Popatrzcie. Oto owoce manga. No i wracamy już z plantacji. Była degustacja lokalnych przystawek zwanych tapas. Degustacja wina i rumu kanaryjskiego. Miła kultura, atmosfera, funkcjonowała. Byliśmy na taras widokowy, z którego rozpościera się widok na stolicę wyspy Las Palmas. Ja po raz drugi już jestem podczas tej wizyty w Las Palmas. Tak prezentują się widoki z tego tarasu. Spaceruję sobie deptakiem przy jednej z najpiękniejszych plaż na Gran Canaria. Jestem w stolicy, jest to plaża Las Canteras. Została ona znana przez ranking TripAdvisor za jedną z najpiękniejszych plaż miejskich na świecie. Słuchajcie, właśnie wchodzę do Punta Mujeres, starej archeologicznej odkrywki sprzed ponad 2000 lat. Tutejsi lokalsi, tutaj na tych tablicach było napisane aborygeni, budowali jakieś kasy, czyli domy. Tutaj właśnie ruiny i zgliszcza tego obiektu zwanego kasa. Proszę, tak to wygląda. Na mapie zauważyłem, że jakieś 2
kilometr od tego miejsca, w którym obecnie jestem, znajduje się jeziorko La Charcas. Las Palomas się nazywa. Właśnie idę, może uda mi się je odnaleźć, mam nadzieję, że nie wyschło. Na Gran Canaria przenikają się dwa rodzaje klimatu. Subsaharyjski klimat jest tutaj bardziej utożsamiany z południem oraz subtropikalny klimat, który jest utożsamiany z północną częścią wyspy. Po środku są góry, które przytrzymują chmury i więcej na północy jest opadów. No i właśnie tutaj jesteśmy teraz na tej południowej części, bardziej wysuszonej, ale radzą sobie tutaj krzaki i nawet jest sporo tej roślinności. Słuchajcie, myślałem, że to jest blef, ale ten jezioro zostało odnalezione, nie wyschło. La Charcas Mas Palomas. Zobaczcie, tak się prezentuje. I no, Gran Kanaryjczycy mają również swoje mini Mazury. Tutaj jest hotel nad jeziorem. Kto by pomyślał? Więc jeśli ktoś marzy o wypoczynku po jeziorzu kanaryjskim, to tutaj jest hotel, a po drugiej stronie jezioro. I jest zakaz łowienia ryb. To dla wędkarzy, bo tutaj są komunikaty. Właśnie przybyłem do zabytkowej, prastarej latarni morskiej. Latarnia nazywa się El Faro i świeci nieprzerwanie od 120 lat. A tutaj znajduje się taka izba turystyczna Turismo de Gran Canaria. Wieczorami dużo osób przychodzi porobić pamiątkowych zdjęć na wydmach. Jest bardziej sprzyjająca aura, już nie praży tak słońce, piasek nie jest tak gorący, temperatura jest o kilka stopni mniejsza, no ale jest tu bardzo przyjemnie. Ja bardzo lubię chodzić po wydmach, jest taka sielankowa, spokojna atmosfera, odskocznia dla umysłu, to prawdziwy reset. Jest tu bardzo pięknie, tam na tych zboczach są ludzie, właśnie robią sobie pamiątkowe zdjęcia, spacerują i kontemplują ten spokój, który jawi się tutaj w tym rezerwacie.